Witam serdecznie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, tym razem w koszuli i bokserkach Zapraszam do subskrypcji nagrody za Food Champions, gdzie udało się zarobić ponad pół miliona, lecimy Jazda za 50k paczuszka, dobra, świetnie to rozegrałem <laughs> Mogłem wziąć gwarantowane 40 koła, wezmę brak ekranów, Oj tak Duris. Zakończył karierę wczoraj. Imis Royce, Sancho. Nikogo innego chyba nie dam do składu, tak mi się wydaje. Rok temu, rok temu, prawie rok temu, w zeszłym tygodniu, jak wybierałem nagrody, to wziąłem ostatniego i tam był Karim. Karim strzelił prawie 30 bramek w tym Food Champions. Eee, humors? Oh Dobra, wezmę rafę, mam nadzieję, że ten Hummels będzie w następnym piku Jak nie będzie Hummelsa w następnym piku, to będę, będę wyzywał Karim, Benz, a nie już Karima nie ma, dobra, damy też nie ma, no to nie może być nikt O, Hummels, Pokczam! Mac Hummels No i teraz mi powiecie, że jakiś Hintergranberg jest nagle najlepszym środkowym obrońcą w grze Jak mylę, jak mylę Jak, co mylę 300k? Niemożliwe Kolejnym będzie Hummels? dobra, no to wezmę tego Müllera, ale tylko dlatego, że w kolejnym będzie Hummels Nie, ale te piki są chyba mocno średnie. Chociaż. Nie no nie wiem. Oje No i co? I trzeba było wziąć Humelsa. Paczka jumbo. To zawsze się nazywało jumbo, paczka, za stoka? Dobra, może być jumbo. Go jumbo, go. O ile jumbo paka. Mąka jest. Arturo. O Arturo się łączy o. Jego chyba trafią co tydzień z tej passer, bo mi się wydaje Hoteli, ok. I to jest dobra paczka, naprawdę taką ją on dostał we wrześniu, to bym powiedział o co nieźle. Ta paczka za 35. Będzie chociaż jedna ekrany w tych paczkach. Please Nie no naprawdę. <noise> Niestety... O! Będziemy zgrania z Cristiano Ronaldo za tydzień w moim player pick'u Nie mam z tym problemu pewnie To jest oj tak, oj tak, same gwiazdy, same gwiazdy Dobra Ksenku, FIFA pomóż, proszę Bez Ksenku nie wywalaj mi filmu na YouTubie Nie, nie patrzę, ja nie patrzę Już nie płacz z jedną Zniknąłem. najlepszą KARTĄ o! 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 Lewandowski. Ej, czekaj, go trafiłem czy nie? Bo nie wiem. W sensie. Trade był. Okej, okay? okej. Okay? Okej. Okay. Zarąbiście. No, także nagrody były całkiem sprośne. Dzięki ksenku za Alfonso Davisa. Choć gdyby, gdyby nie ten Alfonso Davis, to, to by były jedna z gorszych nagród w tym roku, jeśli nie najgorsze, bo bym zarobił pewnie ze stoka k jakby zamiast niego wyleciał jakiś na 88 overall. Na szczęście tak się nie stało. Jest Alfonso Davis, który dał mi. Małe upgrade do mojego nowego szkoła. Także lecimy z prezentacją Mark Andre Terstegen na bramce First Owner. On tutaj e, no, pewnie będzie sobie grał do końca gry, chyba że e, nie będzie mi pasował pod jakiegoś nowego obroncę, wtedy wróci DHE, bo jeden i drugi jest na identycznym kozackim poziomie. Wrócił do żywych również trend Aleksandry Arnold, którym będę grał na SPD albo na PO, tego jeszcze nie wiem, yy, ale wiem, że poradzi sobie tutaj, tutaj bardzo dobrze, to zresztą z tym nie ma żadnego problemu. Dalej Paolo Maldini wyleciał Rafael Varan. Dlaczego? Na pewno nie dlatego, że Varan jest słaby, bo jest kozakiem. Maldini jest słabszy od Varana, to to chyba nie jest yy, nic. Nic odkrywczego, ale Maldiniego mam za darmo i to zawsze jest prawie milion dwieście tysięcy monet w plecy, a ta różnica jakościowa nie jest na tyle duża, żeby w moim przypadku był sens trzymać Maldiniego na ławce. Lecimy dalej, a tam Sergio Ramos, który powrócił na ESO. On w tym klubie już grał chyba na każdej pozycji możliwej dla niego, i tym razem na środku obrony 518 spotkań, już zagrane nim. No to ja po prostu wiem, że on sobie tutaj poradzi. Tak samo jak Aleksandro, to już są te karty, które mi będę grał do końca roku: najbardziej opłacalne SBC, właśnie Ramos, De Gea, Aleksandro. Także te karty są na najwyższym poziomie zdecydowanie do końca roku. Real Mahrez w wersji czerwonej, którym zagrałem już 100 spotkań, 50 bramek, 40 asyst na skrzydłowego e, kozak liczby, ale ja większość spotkań nim zagrałem e, na SPO albo nawet na NC. E, mimo to marezem gra się bardzo przyjemnie. Myślałem, żeby tutaj nie kupić Sancho, ale identyczna sytuacja jak z Maldinim i Waranem Szkoda dawać Mahreza na ławkę i wydawać na milion na Sancho, jeśli, e, jeśli właśnie mam Algierczyka, a nie jest takie pewne, czy do końca właśnie on będzie gorszy niż niż Jadon. Następnie Tony Cross. Bardzo, bardzo dobry espedek na swoją cenę kozak. A tym bardziej, że mam go za darmo. No to już w ogóle. 30 się spotka 11 asyst na SPD to bardzo dużo. W defensywie sobie radzi, w ofensywnie Możecie się domyśleć, jak dobrze potrafi rozegrać piłkę, a czasem nawet, czasem nawet wykończyć. Choć jemu się to przydarzyło u mnie tylko raz, choć mi już wiele razy pokoło piłkę do siatki, także o to się nie martwię. A w duecie z Karimem, Benzemą w środku pola Real Madryt rządzi i dzieli, niestety. Karim okazał się dobry, także zostaje jeszcze na tę ligę weekendową. Dalej każdemu znany i lubia Nie, dobra, może trochę przegiemy. Każdemu znamy. Neymar da Silva do Santos Junior. Do Santos to chyba e, Aveira, ale nie, to jest da Silva Santos Junior. 700 spotkań. Wiadomo, ta karta już się może pomału pomału przejeść, ale no co zrobisz. Totalny kozak, chyba jedna z top 3 kart, która wpisała się w tą metę gry. No i w sumie Neymar jest takim gościem, że on się w każdą metę gry będzie wpasował aż do aż do jego, chciałem powiedzieć, śmierci, ale śmierci nie, oby nie, do zakończenia kariery. Dalej. Ikaj, Grindogan, kupiony za 6,5 tysiąca monet. Y to nie jest skład builder y we wrześniu, mamy już maj i Kai Gundogan mimo wszystko w tym składzie się znalazł. Dlaczego? Bo ma 4x4, bardzo dobre statystyki defensywne, do tego wystarczający balans oraz, yy, oraz podania. Także on będzie sobie radził, na pewno jeśli chodzi o rozgrywanie piłki wraz z Toniem do tego I Kai Gundogan jeszcze do tego, że daje zgranie Marezowi, on tu w tym składzie się znalazł. O, niezły żarcik, oczywiście za niego będzie wchodził Didi, Hakimi albo Thomas mylę, jeszcze nie wiem, który z tej trójki, jeśli Ndidi i, e, i mylę to oni będą szli na SPD, e, a trend zostanie na prawej obronie. Jeśli Hakimi, to trend sobie przejdzie na SPD, a na prawą obronę wleci trend Alexander Arnold. I Moi drodzy, największa gwiazda Którą kiedykolwiek kupiłem e, FIFA 20, tak potężnego zakupu jeszcze nie miałem. Niemalże 4 miliony monet, to brzmi naprawdę kosmicznie, e, no jeden z bardziej pay to win napastników w tej grze, czyli Killian Mbappe wersji Team of the Year 98 overalla, 3 miliony 840 tysięcy monet. Wow, naprawdę wow, 99 tempo, strzały dribbling z na 9-9, no on ma, on ma wszystko poza 5 gwiazdkami, słabszy nogi, ale ma 5 cuczek, także to nie jest jakiś problem, 5 e, bramek, 9 spotkań, 2 asety, to wszystko w rewalsach, także boję się co będzie, jeśli wskoczę tym gościem do, do FU Champions, tam będzie po prostu, no będzie rzeź, no nie ma co, będzie rzeź. Tak to wygląda w trakcie meczu. Terstegen, Buda, obrona standardowo, choć dobrze, na sobie tego trenda tutaj i tu będzie wchodził. Póki co Thomas Mille albo, albo Didi, e, tego jeszcze nie wiem. Mbappe na NC, Riyad Marez na SPO, Benzema, lewe skrzydło, Neymar prawe, Marez na SPO i tak będę grał w tej lidze weekendowej. Jeśli chodzi o wytyczne, to bocznie obrąc zostawaj z tyłu, choć jeszcze się nie mogę do tego przekonać szczerze mówiąc możliwe, że możliwe, że to zmienię e, minimum trendowi. Aleksander może sobie niech zostanie, e, a trend, żeby się podłączył to da mu balans, ale o tym jeszcze będę informował, jeśli się na to zdecyduje e, Dobra, tak zagram sobie dzisiaj, tak zagram sobie dzisiaj e, w piątek, 10, 12, 13 spotkań e, trendem na balansie. Mam nadzieję, że tam nie będzie robił zbytnio dużych luk, ale no to bardzo, bardzo dużo daje, żeby boć obroncy się podłączali do ataku, ja na spdk ku uwielbiam mieć krycie indywidualne dlatego tak jest w tym przypadku, oba spdk mają krycie indywidualne zostawają z tyłu oraz krycie środka, ani Tony ani wtedy Hakimi, nie, Hakimi nie, Tomas Myle, to nie są chyba goście, których bardzo chcę bo w ataku, jeśli mam taką czwórkę z przodu, chociaż Chociaż szczerze mówiąc, ten Thomas Müller troszkę kusi, żeby się połączył. O, dobra, o tym też będę informował jeszcze na streamku Jeśli będzie grał tutaj Thomas Müller, to możliwe, że też tutaj dam mu balans. Tutaj ta prawa strona będzie trochę bardziej ofensywna. Jeśli chodzi o SPO Mareza, to ma zostawa i z przodu. E, boczni, e, boczni skrzydłowi, nie tylko i wyłącznie skrzydłowi mają get into the box for cross. Nie wiem do końca, jak to przetłumaczyć. Nie wiem, wbiegaj, wbiegaj w pole karne przy dośrodkowaniach. Chyba, chyba coś takiego. Także Benzema i Neymar nie wchodzą w pole karne przy. Przy krosach, a Killian Bapę ma wbiegać za plecy obrońców. Karta na takim poziomie zbytnio już nie potrzebuje wytycznikom, i tak po prostu. Idealnie się zawsze praktycznie ustawia, także to nie robi im większego problemu. Taktyka to balans 5 na 5, póki co, póki co, e, bo nie ukryłam, że to jeszcze może ulec zmianie, mm, jeśli pozmieniam te wytyczne, także zapraszam dzisiaj na streamka, tam będzie testowany, ewentualnie coś zmieniane w ofensywie. Long ball, mm, szerokość na 7, e, player in the box na, na 5, corner free kicks na no, 3, 4, no to zbyt nie ma większego znaczenia, tak to wygląda balans. Long ball i wszystko i wszystko jasne także tak się prezentuje mój nowy skład tak prezentowały się również moje nagrody także e, To chyba wszystko co miałem mam do przekazania zapraszam wieczorem na streama lecimy z food champions a jeśli ja to się wam się sporo, to przypominam o tej subskrypcji bo już naprawdę do 25k nie, e, nie mało a mała niespodzianka czeka mała niespodzianka czeka a na koniec, jeszcze mały konkursik dla Was pula nagród 300 zł dla graczy FIFA, a takich na tym kanale, mam nadzieję, że zdecydowana większość. E, w komentarzu macie przy przypiętym komentarzu link do posta, w którym wrzucacie e, na moim fanpage'u swoją najpiękniejszą bramkę e, FIFA 20 wraz z biot na przyszłym streamie około 25-26 maja. Wybierzemy zwycięzcę, e, a mianowicie trzech zwycięzców, i właśnie na nich podzielicie. Pule 300 zł, tak także zapraszam wreszcie do zabawy i nic, nie pozostaje mi Wam miłego dnia. Trzymajcie się, do usłyszenia. U.